Dobry wieczór, to jest program dziennikarski Poker, wydanie specjalne, a moim gościem jest dzisiaj były szef służby wywiadu wojskowego i służby kontrwywiadu wojskowego, pan generał Andrzej Kowalski. Dobry wieczór, panie generale. Dobry wieczór, panie dyrektorze, dobry wieczór państwu. W jednej z poprzednich rozmów powiedział pan bardzo ważne słowa, powiedział pan, że jeśli dzisiaj przeciwstawimy się rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jeśli Ukraina zyska szansę, żeby się obronić, to Rosjanie, którzy na pewno chcą kiedyś przyjść do Polski, przyjdą tutaj później i będziemy mieli więcej czasu, żeby się przygotować. Nie sposób nie rozpocząć tej rozmowy od tego, co wydarzyło się wczoraj. Czterech premierów w Kijowie. Jarosław Kaczyński proponuje, żeby na Ukrainie znalazły się siły pokojowe, takie siły pokojowe, które będą w stanie się obronić. To jakaś próba wyciągnięcia konsekwencji ze słabości Rosji, która nie radzi sobie z Ukrainą, z ukraińską armią, z ukraińskim narodem. No a co dopiero, gdyby miała poradzić sobie z NATO. Jak pan ocenia tę propozycję i jak to się ma do obecnej sytuacji militarnej na Ukrainie? Mam nadzieję, że takich propozycji będzie więcej. Nie wiem, czy ta będzie skuteczna. Raczej spodziewam się, że jest to położenie pewnej opcji na stole i trochę wezwanie sojuszników, żeby coś z tym zrobili, żeby się zastanowili. Jeżeli nie w tę stronę, to być może, żeby zaproponowali jakieś inne rozwiązanie. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że takie propozycje powinny się pojawiać, powinny być omawiane, powinny być w jakiś sposób, no, w pewnym sensie nawet wymuszane na sojusznikach, zwłaszcza na tych, którzy są daleko od całej tej sytuacji i mogą z takim trochę niezdrowym dystansem patrzeć na to, co się dzieje w Kijowie, Charkowie, Czernichowie czy Mariupolu. To jest bardzo ważny krok. Myślę, że teraz do najbliższego szczytu NATO w Brukseli będą trwały bardzo ostre dyskusje na poziomach politycznych, ale też wojskowych. Co tak naprawdę możemy postawić na agendzie? Tak jak powiedziałem, nie wierzę, żeby ta propozycja była podchwycona, ale myślę, że coś podobnego powinno się jak najszybciej pojawić, dlatego że czas działa tu bardzo na niekorzyść Ukrainy. Sytuacja na Ukrainie jest bardzo ciężka. Obawiam się, że mamy do czynienia z jeszcze nie do końca rozpoznaną skalą zniszczenia tego państwa. Szacunki są przecież bardzo różne w tej chwili. Mówi się nawet o stratach materialnych rzędu 550 miliardów dolarów, ale też są ogromne straty w ludności. Przecież już w tej chwili media informują, że w samym Mariupolu prawdopodobnie mamy ponad 2000 ofiar cywilnych. A przecież bombardowane są też różne mniejsze miasteczka i miasta na Ukrainie i codziennie przyrasta bilans ofiar. Więc tak naprawdę Zachód niewiele ma czasu, żeby podjąć skuteczne działania, które w jakiś sposób wpłynęłyby na zatrzymanie akcji militarnej. No właśnie, panie generale, powiedział pan o tym niezdrowym dystansie i mam wrażenie, że to jest kluczowe sformułowanie dotyczące tego, co dzieje się na Ukrainie, bo to ten dystans za chwilkę może dla wielu państw być skrócony. Powiedzmy o tej militarnej sytuacji. Ofensywa rosyjska, taka jaka była planowana na początku, załamała się. Wiadomo, że to już się nie uda, że stan armii rosyjskiej okazał się zupełnie nie pasować do wyobrażeń, które upowszechniała rosyjska propaganda. Okazało się, że nie da się szybko wygrać wojny, że nie da się zainstalować marionetkowego rządu, który by nikim nie rządził tak naprawdę w Ukrainie. Jakie teraz mogą być cele strategiczne Federacji Rosyjskiej? Cel strategiczny w pewnym sensie się nie zmienia moim zdaniem. Cały czas jest nim zniszczenie państwa ukraińskiego w takim projekcie państwowym, który był związany z poszukiwaniem jakiejś więzi z NATO i jakiejś więzi z Unią Europejską.
ale też myślę, że w dużej mierze chodzi o to, żeby projekt Ukraina, czyli projekt budowania państwa na zasadach demokratycznych, szalenie niebezpieczny dla Rosji, projekt, który mógł skończyć się coraz większym rozdźwiękiem dobrobytu, czy rozwarstwieniem dobrobytu Ukraińców i Rosjan przy tak ogromnej więzi pomiędzy tymi dwoma społeczeństwami. Przecież tam naprawdę sporo ludzi po obu stronach granicy mieszka, Ukraińców w Rosji, a Rosjan na Ukrainie. Przepływ osób jest, przepływ informacji był. To wszystko dawało, stwarzało niesamowite zagrożenie dla systemu państwowego rosyjskiego. W związku z tym myślę, że ten strategiczny cel zniszczenia, sponiewierania, zdewastowania Ukrainy, on cały czas jest podtrzymywany i tylko zmieniają się środki jego realizacji. Faktycznie pierwsze dni były obliczone na dosyć szybkie działania militarne. Faktycznie pewne cele nie zostały zrealizowane. Faktycznie mamy taki moment, w którym wszystko wyhamowuje, ale tak jak część analityków podkreślała to w ostatnim tygodniu, wymusi to na Rosji zmianę działań operacyjnych i faktycznie mamy taką sytuację, w której zwiększyła się w sposób dramatyczny ilość ostrzałów nakierowanych nie na obiekty wojskowe czy obiekty strategiczne, ale na ludność cywilną. Mamy ostrzały szkół, mamy ostrzały osiedli mieszkaniowych, mamy ostrzały budynków użyteczności publicznej. Nawet dzisiaj jest dramatyczna informacja o zbombardowaniu teatru, gdzie być może nawet było, gdzie ukrywało się około 1000 ludzi, więc straty mogą być potworne. To wszystko jest ta sama strategia w trochę innym wydaniu operacyjnym, czyli przyjęto inne metody w związku z tym, że nie sposób zrealizować tak szybko celu militarnego, którym jest zdobycie kolejnych miast, a przynajmniej izolowanie tych miast i doprowadzenie do klęski humanitarnej wewnątrz nich, to przynajmniej Rosjanie wykonują takie manewry, że zbliżają się do jakiegoś miasta. Oczywiście starają się jakimś kordonem dosyć dziurawym za każdym razem je otoczyć, wywierając oczywiście ogromną presję psychiczną na mieszkańców, no bo chyba nie ma nic gorszego jak świadomość, że miasto jest okrążone przez wrogie wojsko, które dysponuje bronią rakietową, artylerią rakietową, czy dalekosiężną artylerią, jest w stanie ostrzeliwać miasto. Więc ten manewr jest wykonywany skutecznie przez Rosjan i faktycznie zbliżają się do różnych miast i prowadzą tam morderczy ogień, który ma sparaliżować obronę. W języku zwykłych ludzi coś takiego nazywa się tchórzostwo czy brak honoru, to znaczy nie potrafimy pokonać armii ukraińskiej, mordujemy cywilów, a jak nazywa się to w języku militarnym? To znaczy, jaki ma być cel tej strategii, co Rosja chce przez to uzyskać? Powiedziałbym może tyle, że jeśli chodzi o wschód, to honor kończy się na pewno, jeśli chodzi o naszą granicę, na Bugu. Całe szczęście w tej chwili ta granica honoru przesunęła się też do granicy ukraińsko-rosyjskiej, ale z pewnością przez tą granicę na Ukrainę honor już nie wchodzi. Jeśli chodzi o takie ściśle militarne myślenie, to jest to po prostu zmiana środków. Tak po prostu. W związku z tym, że pewne działania okazały się nieskuteczne, wprowadzamy zupełnie inną zasadę działania. Staramy się już nie wystawiać tak bardzo na kontruderzenia dosyć dobrze działających oddziałów ukraińskich, świetnie się ukrywających, świetnie dających teren i bardzo skutecznie przygotowujących zasadzki. Działamy z pewnego dystansu. Wiążemy oczywiście siły przeciwnika w jakichś tam liniach styczności, ale tak naprawdę głównie chodzi o to, żeby bombardować cele cywilne. Myślę, że w tej chwili wytwarza się taka sytuacja na Ukrainie, która jest naprawdę bardzo dramatyczna, bo w normalnie działającym społeczeństwie, a Ukraina jest takim państwem, gdzie normalnie działa społeczeństwo, władza myśli o obywatelach. I ogromnym problemem jest to, kiedy władza widzi, jak naród jest mordowany. I władza w Kijowie nie ma możliwości przyjścia z pomocą Mariupolowi, Chersoniowi, Charkowowi, prawda? To jest potworne obciążenie psychiczne dla ludzi rządzących państwem. To jest doprowadzanie do takiego wyczerpania psychicznego, kiedy władza
musi zacząć się zastanawiać nad złagodzeniem pozycji negocjacyjnych, chociaż no z perspektywy Putina zupełnie obojętne jest, czy zginie kolejne 10 tysięcy młodych żołnierzy upieczonych w czołgach. Z perspektywy prezydenta Zełenskiego mord na kolejnym mieście, niech to będzie Mikołajów na przykład, no będzie czymś przerażającym, będzie czymś, co będzie mu się śniło po nocach przez być może resztę jego życia. Więc myślę, że Rosjanie mają pełną świadomość, że standard moralny tej władzy jest tak wysoki, że można oddziaływać w tej perspektywie i można doprowadzić do naprawdę nieprzespanych nocy, długich dyskusji i potwornych dylematów wewnątrz najbliższego kręgu ludzi rządzących Kijowem, właśnie nie Kijowem, tylko Ukrainą. Oni są w tej chwili w Kijowie, gdzie mają jednak ograniczony dopływ informacji, ograniczone możliwości nakierowania pomocy w najbardziej potrzebujące miejsca i stoją przed potwornymi decyzjami, co z tym dalej zrobić. Panie generale, o tym, że tak wygląda strategia na przykład rosyjska czy chińska, czytamy w ostatnich latach wiele razy. To znaczy, tam pojawia się ideologia, że autorytarne reżimy mają przewagę nad światem demokracji, światem wolności, ponieważ my w takich sytuacjach kryzysowych jesteśmy silniejsi, nie musimy się liczyć z ludzkim życiem, nie musimy się liczyć z opinią publiczną. W jaki sposób wolny świat ma wygrać z barbarią? Tutaj przypomina mi się, lekko się uśmiechnąłem, przepraszam, bo sytuacja jest poważna, ale przypomina mi się wspaniały opis zostawiony nam przez Henryka Sienkiewicza w trylogii, kiedy Kmicic rozmawia z Tuchajbejem o tym, jak wojska tatarskie będą podporządkowane władzy polskiej. Przepiękna też scena w filmie. Polecam wszystkim, którzy tego nie pamiętają. To jest chyba najlepsza recepta na rozmowę z barbarią. Po prostu trzeba bardzo twardo chwycić za kark i przygiąć do ziemi i powiedzieć, kto tutaj rządzi. To, że jesteśmy my, ludzie Zachodu, przekonani, że o pewne wartości trzeba walczyć, wcale nie oznacza, że nie mamy zaciśniętych pięści wtedy, kiedy trzeba. Nie jesteśmy chętni do walki w sensie takim, że nie wyrywamy się do niej. My cenimy pokój, my chcemy żyć w normalnym świecie. My chcemy się z kim się da porozumieć, ale przyciśnięci do muru bronimy się twardo. I myślę, że tego doświadczają w tej chwili Rosjanie. Postawa Ukraińców jest też takim wspaniałym przykładem dla całego Zachodu. W momencie, kiedy mamy wroga u bram, trzeba twardo stanąć na nogach, trzeba zacisnąć pięści i nie dać mu wejść. Nie czekajmy, aż do nas przyjdzie. Myślę, że to wołanie prezydenta Zełenskiego, ministra spraw zagranicznych Ukrainy, Kuleby, te wszystkie wezwania mają bardzo głęboki sens i mam nadzieję, że one w jakiś sposób przebiją się do świadomości w dużej mierze skorumpowanego i w dużej mierze już takiego trochę za bardzo żyjącego w strefie komfortu Zachodu. To naprawdę jest kruchy świat. W obliczu barbarzyńców, którzy przychodzą, niejedno imperium już upadło. Panie generale, nie sposób nie zadać na koniec jednego ważnego z polskiego punktu widzenia pytania. Prezydent Zełenski i Dmitrij Rogozin, były wicepremier rosyjski, mówią różnymi słowami, ale właściwie kiedy dokonamy logicznego rozbioru tych wypowiedzi, ich sens jest ten sam. Smoleńsk to był zamach. Smoleńsk to była zbrodnia Putina, jedna z tych, które powinny w katalogu tych zbrodni się znaleźć. Co pan o tym sądzi? Pan był szefem kontrwywiadu, szefem wywiadu wojskowego. Pan zajmował się sprawą Smoleńska. Co w tej chwili należy zrobić i co nam to mówi o tym, co z nami się działo w ostatnich latach? Myślę, że wypowiedź, właściwie tweet wicepremiera Rogozina postawił nas wszystkich na krawędzi.
Myślę, że w wielu sercach pojawił się lód strachu, mróz strachu. Być może jesteśmy bardzo blisko szalenie istotnego punktu w historii Polski, kiedy dojdzie wreszcie do przesilenia w tej sprawie i kiedy się okaże, że już naprawdę nie można mówić o żadnych wypadkach czy błędach pilotów, kiedy trzeba bardzo odważnie spojrzeć sprawie w oczy i powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z potworną rozgrywką wykonaną przez władztwo, jakieś kierownictwo, nie wiemy dokładnie, jak one było skonstruowane personalnie, ale jednak od tego państwa. Co do tego, że samolot został zniszczony poprzez wybuch, nie ma chyba już najmniejszych wątpliwości. To naprawdę trzeba być już potwornym sceptykiem, takim trochę już, no nie chcę użyć innych mocniejszych słów, trzeba być sceptykiem, żeby ciągle nie wierzyć w to, że tam był wybuch. I pytanie jest tylko to, kto spowodował ten wybuch, kto do tego dopuścił, kto pomagał w tym wszystkim. Liczę na to, że naprawdę przychodzimy już do tego punktu, kiedy wszyscy będziemy mogli powiedzieć, dobrze, to już teraz koniec, opadły zasłony, weźmy się do ciężkiej pracy i wyjaśnijmy to dla dobra Rzeczypospolitej. Jest pan specjalistą od dezinformacji rosyjskiej, sowieckiej. Jak spojrzymy na to teraz z tego punktu widzenia dramatycznego momentu w dziejach Europy, w dziejach świata, to ta dezinformacja dla wielu wydaje się widoczna jak na dłoni. Dezinformacja rosyjska jest czasem toporna i czasem opiera się na naszej spolegliwości i na naszym pragnieniu życia w spokoju. Trochę też tego nie do końca sobie przyznajemy, tak? Cały czas wolimy wierzyć w to, że oni są tak genialni i wszystkich potrafią wodzić za nos, a tak naprawdę dosyć często to my Zachód, popełniamy błędy i poddajemy się do tej informacji, bo ona jest przecież szyta na miarę naszych pragnień. Ona ma właśnie nas nie wyrywać ze strefy komfortu. Także w dużej mierze uważam, że i z dezinformacją rosyjską wystarczy sobie poradzić w bardzo prosty sposób. Trzeba po prostu stwierdzić, że jest ona, przyglądać się jej i nazywać rzeczy po imieniu. To się naprawdę daje zrobić. No, wystarczy tylko użyć zupełnie podstawowych faktów, weryfikować pewne rzeczy w oparciu o rzeczywistość. I wtedy nagle się okazuje, że cała ta wspaniała konstrukcja dezinformacyjna szybko się rozsypuje. W niektórych państwach zachodnich, ale też na przykład na Ukrainie, nie wiem, czy to dało się zauważyć opinii publicznej w Polsce, istnieją wyspecjalizowane służby, które właśnie podejmują walkę z dezinformacją. I to są naprawdę bardzo profesjonalne, liczne zespoły pracujące gdzieś blisko kancelarii prezydenta albo premiera, zależy się od tego, jaki jest układ władzy w państwie. I one wspierają władze centralne w walce z dezinformacją. To jest bardzo cenny ruch. Myślę, że moglibyśmy też skorzystać z doświadczeń naszych różnych sojuszników, ale też właśnie na przykład naszych kolegów z Ukrainy, aby skuteczniej, szybciej reagować na rosyjską dezinformację. Nie udało się Rosji zabić prezydenta Zełenskiego. Ukraina, która demaskuje kolejnych agentów, wydaje się szczelna bardzo, kiedy chodzi o rosyjską agenturę. Jak byłoby to w przypadku Polski? Jakie widzi pan zalecenia dla polskich służb specjalnych? 30 sekund na koniec. Uchylę się od odpowiedzi w tych 30 sekundach. Myślę, że to jest rozważanie, które nie powinno być w mediach snute, a przynajmniej przez taką osobę jak ja. Przepraszam bardzo szanownego pana redaktora i szanownych państwa. Rozumiem. Oczywiście tą odpowiedź pan generał Andrzej Kowalski był dzisiaj gościem telewizji Republika. Walka, którą analizujemy, walka, która trwa na froncie militarnym i walka o nasze dusze, która trwa w wyniku różnych prób dezinformacji, czasami niełatwych do rozszyfrowania. Zostańcie państwo z telewizją Republika. Dziękuję bardzo, do widzenia.